A na tym pierwszym spotkaniu, jak jest obecny prawnik, który sobie siedzi i słucha i mówi, jest okej, okay, miejmy nadzieję, że się nie będzie odzywał, bo jak prawnik się nie odzywa na spotkaniu dotyczącym jakiegoś projektu, to znaczy, że wszystko jest okej. Okay. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Prawo na Oko. Ze mną jest Jacek Czaja, radca prawny, pełni funkcję in-house'a, jest też doktorantem. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Patrycja. Dzień dobry. Pierwsze pytanie jest trochę o to, czym się zajmujesz na co dzień, bo jesteś prawnikiem pełniącym funkcję in-house'a, czyli prawnika w przedsiębiorstwie, obsługującego przedsiębiorców. Czy tacy prawnicy różnią się od pozostałych prawników? Tak i nie. Odpowiem chyba dokładnie tak, jak zawsze odpowiadamy większość, jak odpowiadamy na większość pytań, które są zadawane prawnikom, zależy. To znaczy oczywiście, że dalej jestem prawnikiem i z całym bagażem, co idzie za tym słowem, ale na pewno są odrębności. I to też powiedzenie, że jest się in-house'em albo że obsługuje się przedsiębiorców, wydaje mi się, że też jest bardzo szeroką kategorią. Pod takim względem, że zobaczmy, że na pewno inny charakter będzie, jeżeli ktoś wspiera startup. Inaczej będzie, jeżeli ktoś zajmuje się wąską działką i wspiera rynek energetyczny. Ja na przykład wspieram grupę obecnie kapitałową od 5 lat Intercars w ramach właśnie Outsource Legal Department Kancelarii Wilczęga Wojtowicz, radcowy prawnik, który jest fragmentem tak naprawdę Międzynarodowego Biura Prawnego. Mój dzień, jak pyta moja babcia, czym się zajmuje i jak to wygląda, to mówię, to śmieję się, że jestem odpowiednikiem internisty. Jak przychodzi się do osoby i coś jest nie tak, to wtedy przychodzi się do biura prawnego i my to ogarniamy. Więc jestem takim, ja się śmieję, że jestem takim internistą, prawnikiem dla przedsiębiorców. To znaczy, to nie jest tak, oni przede wszystkim nie mają się bać przyjść do nas. Mhm. To znaczy, komunikat jest zawsze prosty, przyjdź jak najwcześniej. Im wcześniej przyjdziesz, zazwyczaj to będzie miało mniejsze konsekwencje dla całej grupy, szybciej to załatwimy i prościej to załatwimy. Taki staramy się, żeby wypuścić komunikat. Bycie in-house'em, ja pracowałem w kancelariach wcześniej, pracowałem w korpo, pracowałem w M&A-ach i pracowałem w Liki. I później przyszedłem na bycie in-house'em. I to na pewno jest inny rodzaj życia, inny rodzaj myślenia i nie wiem, czy chcemy się teraz skupić na różnicach między in-house'em, czy raczej między na razie prawnikiem, bo też powiedzenie, że jest się prawnikiem obsługującym przedsiębiorców, to jest bardzo szeroka kategoria, bo tak jak mówię, można być w kancelarii M&A-owcem, on też obsługuje zazwyczaj przedsiębiorców, prawda? Ale to jest typowa praca transakcyjna, mamy transakcję, domykamy transakcję, ten klient wraca albo nie wraca, to już zależy, gdzie jesteśmy. Ja współpracuję z tymi samymi ludźmi na co dzień od 5,5 roku, to są osoby, które do mnie dzwonią, z którymi mam już jakąś tam, mam nadzieję, przynajmniej z mojej strony zbudowaną relację, którzy mam nadzieję ufają mi i na pewno którym ufam ja, więc to jest zupełnie inny charakter pracy, to jest porządkowanie projektów w ramach jednego klienta, to jest konieczność priorytetyzowania zadań pod kątem jednego klienta, to jest konieczność ustalania, które, bo musimy pamiętać o tym, że każda osoba, która prowadzi projekt, będzie uważała, że jej projekt jest najważniejszy. I dla niej jest ten projekt najważniejszy. I na pewno nie chodzi o to, żeby traktować któreś projekty jako ważniejsze, a któreś jako mniej ważne, ale jednak doba czy ograniczenia czasowe wymusza, żeby jakiś tam priorytet zadaniom nadawać. I teraz nie mamy komfortu takiego, że możemy każdej osobie, która do nas przychodzi jako do in-house'a, powiedzieć, to jest nasza kolejka zadań, dostaliśmy takie i takie zlecenia i w związku z tym twoje zlecenie jest na pozycji X w kolejce, tylko komunikacja jest bardzo ważna i taka transparencja wydaje mi się w roli ogólnie prawnika biznesowego, ale w roli in-house chyba szczególnie. Mhm. Ale jesteś też radcą prawnym i tak. To właśnie o radcach prawnych mówi się najczęściej, że to są tacy doradcy biznesu. To was faktycznie charakteryzuje? To, że jesteś radcą prawnym, to była ta ścieżka, która ci ułatwiła pracę teraz? Powiem szczerze, że wydaje mi się, że ja nie rozumiem, dlaczego jest jeszcze dalej rozróżnienie na radców prawnych i adwokatów. Wydaje mi się, że to jest jakieś archaiczne, które już obecnie nie ma żadnego uzasadnienia rozróżnienie. To było na odwrót. To znaczy ja wtedy jeszcze myślałem, że radca prawny kojarzy się z biznesem. Wiedziałem, że chcę być prawnikiem, który prawnikiem biznesowym bardzo wcześnie, od drugiego roku studiów tak naprawdę.
I w związku z tym chyba poszedłem i wybrałem aplikację radcowską. Ale nie wydaje mi się, żeby to miało jakiekolwiek uzasadnienie. Mm-hmm. Ja dalej nie wiem, dlaczego pozostajemy w takim odrębnym rygorze czy reżimie. I poza żartami z kolegów adwokatów i którzy koledzy adwokaci pewnie mają w stosunku do nas, to nie wydaje mi się, żeby to miało jakiekolwiek uzasadnienie. Nawet mm-hmm. po angielsku zobaczmy, że jak tłumaczymy tytuły, no to tłumaczymy je tak samo. Mhm. I radca prawny, i adwokat tłumaczymy w ten sam sposób, więc chyba tylko Polacy już wiedzą w ogóle, że takie rozróżnienie mhm. występuje. Mi się wydaje, że jest szkodliwe, bo jednak gdzieś tam poza większymi ośrodkami radca prawny może kojarzyć się jako ten gorszy rodzaj wciąż. Ja nie wierzyłem, że tak jest, ale później porozmawiałem z kilkoma osobami i wiem, że rozmawiałem z kolegami, którzy są z mniejszych ośrodków i mówią, że przez to, że takie rozróżnienie jest, oni dalej to gdzieś pokutuje. Mhm. Część z nich w ogóle się przepisała na listę, dlatego że odbiorcom, klientom potencjalnym wydawało się, że radca prawny jest tym gorszym mecenasem. Okay. Więc no, rok temu miałem sytuację, gdzie z tatą mojej przyjaciółki, który powiedział, że no, adwokat jest mecenasem, radca prawny nie jest. I to była taka śmieszna dość sytuacja, no bo w sumie kłócił się ze mną, kim jestem, ale chciałem mu bardzo wytłumaczyć, że teraz już to rozróżnienie tak nie działa. Ale to jest gdzieś utarte w świadomościach ludzi, więc no to pewnie jest, nie jest problem dla mnie, nie jest problem dla osób, którzy pracują z dużymi podmiotami, gdzie jakaś świadomość prawna jest już zbudowana, ale na pewno to może być problem dla ludzi, którzy nie mają tego komfortu. Ale jednak, no właśnie, ty opiekujesz się biznesem, niezależnie od tego, czy byłbyś radcą prawnym, czy adwokatem, mógłbyś to robić w jakimś tam obszarze. I na początku powiedziałeś coś świetnego, czyli to, że jesteś trochę internistą w tym świecie prawa, ale trochę chciałabym zgłębić ten temat, czyli tak naprawdę, kiedy jesteś takim prawnikiem in-house, nazwijmy to w ten sposób, to jakie są twoje zadania, tak de facto? Okej, to naszym zadaniem jest wszystko to, co dla danego podmiotu niesie jakiekolwiek konsekwencje prawne. Ja zdaję sobie sprawę, że to oznacza wszystko albo nic. Ostatnio pracowałem właśnie nad stworzeniem dokumentu, żeby wyjaśnić ludziom z biznesu, kiedy ma im się zapalić jakaś lampka, wyślij to do biura prawnego, a kiedy nie. I powiedziałbym, bo bardzo często jest tak, że ludziom się wydaje, że to musi być podpisanie umowy. Bardzo często ludzie mówią, że no przecież jak kontraktujemy z kimkolwiek, to mamy umowę, niezależnie czy ona jest w formie pisemnej, czy nie. To ludzie w ogóle, to jest coś, co próbuje bardzo zmienić świadomość na ten temat, że to, że ktoś wysłał ci OWS-y, ty odpisałeś okejka, ale jeszcze nie przeprocedowałeś umowę, wiecie, dla nas prawników to jest po prostu oczywiste. Natomiast dla ludzi z biznesu wciąż jest takie podejście, że dopóki ktoś nie podpisał na kartce papieru, to współpraca jest bez umowy, tak zawsze jest takie określenie, więc próbuję to wyplenić, ale to nie tylko jest oczywiście negocjowanie umów, to jest wsparcie w projektach, to jest coś, co ja bardzo lubię, czyli i to też bardzo proszę, żeby być włączany na samym początku, bo im wcześniej się włączy prawnika w założenia projektowe, tym można bardzo łatwo zmodyfikować coś na etapie projektowania założenia, co już na etapie, jak to zostało wdrożone, wszystkie umowy zostały podpisane, i później spróbować dostanie takiego flagowania, że ups, mamy ryzyka prawne, coś jest nie tak i coś trzeba zmodyfikować, to wtedy jest to kosztowne. A na tym pierwszym spotkaniu, jak jest obecny prawnik, który sobie siedzi i słucha i mówi, jest okej, okay, miejmy nadzieję, że się nie będzie odzywał, bo jak prawnik się nie odzywa na spotkaniu dotyczącym jakiegoś projektu, to znaczy, że wszystko jest okej, okay, ale mamy mnóstwo regulacji, jak wiemy, które swobodę gospodarczą, nie tylko kontraktową, ale gospodarczą jakoś tam ograniczają i wtedy jest ogromna nasza rola, żeby to jak najwcześniej wyłapać, no i żeby zmodyfikować założenia projektowe. To są na pewno notyfikowanie tak zwanych problemów strategicznych, czyli musimy odróżnić problemy, które są na kanwie jednej umowy, na kanwie współpracy z danym jednym małym projekcie i to jest ryzyko, które może wystąpić oczywiście, ale niekoniecznie musi się zmaterializować, a poza tym nawet jak się zmaterializuje, to ono jest ryzykiem w danej jednej inwestycji, ale mamy też ryzyka, które są ryzykami strategicznymi, tak? Czyli są gdzieś tam inherentne dla modelu współpracy albo dla jakiegoś projektu i jak się okaże, że coś jest nie tak, to trochę takie porównanie, jakby w banku się okazało, że jest problem z umowami, tak zwanymi frankowiczami, czyli kredytami indeksowanymi na walutę obcej. No to tak samo tutaj, tak? Jak się okaże już wtedy, że jest taki rodzaj problemu, no to już może nieść bardzo duże
konsekwencje. Więc naprawdę zajmujemy się od ochroną danych, wdrażaniem polityk compliance, wewnętrznymi problemami w organizacji, regulacją wszystkich stosunków z partnerami, klientami, compliance'em takim regulatory compliance, czyli czy są jakieś przepisy publiczno-prawne, które, do których musisz się dostosować w zakresie działalności, którą prowadzisz. Po takie problemy ktoś wysłał maila, chyba będzie z tego jakiś większy problem. Co zrobić? Mhm. Tak? Zamówienie nie przyszło i nie przychodzi. Ktoś próbuje podbić cenę. Ten nie wywiązuje się z umowy. To są na szczęście tematy, gdzie ktoś szybko wdraża prawnika i jest ta świadomość, żeby jak najszybciej to napisać. Ale tak jak mówię, ten czymś, czym mi bardzo zależy, to też właśnie to wdrażanie jak najwcześniej w etapach projektowych różnych założeń. Ja już jak współpracuję z kimś bardzo długo, to poczytuję to trochę jak za swój sukces, jak dzwoni jakiś dyrektor i mówi: cześć Jacek, już się nauczyłem, mamy spotkanie koncepcyjne co do projektu. Rozważamy, czy czegoś nie zrobić, przyjdź na to spotkanie, bo chcemy się upewnić, czy będziemy szli chociaż w dobrym kierunku, żeby nie musieć zawracać i później wytaczać nowego kierunku, więc zajmujemy się trochę wszystkim i niczym. Ja też tak sprostowując, bo tak ja dalej uważam, że jesteśmy tym internistą, ale to nie jest tak, że nie trzeba mieć specjalizacyjnej wiedzy, mm-hmm. tak? Bo w ramach biura prawnego po pierwsze mamy pewnie jakieś tam węższe specjalizacje, jakieś obszary, gdzie każdy z członków biura prawnego czuje się lepiej albo gorzej. Od razu powiem, biznesu nie interesuje specjalizacja. Oni w ogóle nie wiedzą, co to jest specjalizacja. Oni wysyłają coś do prawnika i ma być to załatwione. To jest po naszej stronie, żeby zagospodarować ten temat w ten sposób, żeby klient czuł się zaopiekowany i dostał owoc pracy, który go interesuje, a nie wyjaśnienia co do procesu, w jaki to powstało. Tak bym powiedział, to jest bardzo istotne dla biznesu, że ich nie interesuje cała ścieżka. Ich interesuje produkt, który został oddany. Więc to nie jest tak, że my nie musimy mieć specjalizacyjnej wiedzy, ale faktycznie mamy opcję, że jeżeli to jest bardzo wąska działka, no to możemy zaangażować. Tylko powiedziałbym, że to jest właśnie mit, który chciałem wyjaśnić. Bardzo często jest tak, że jak się pracuje w zewnętrznych kancach, to się wydaje, że in-house nie robią prawie nic i wszystko jest odsyłane, jak jest jakkolwiek problematyczne i nie pod template tak zwane, czyli nie z wzorku, to jest wysyłane do kancelarii zewnętrznej. Rzekłbym, że możliwe, że procent spraw zostaje wysyłanych na zewnątrz, jeżeli chodzi o problemy prawne, jeżeli to nie jest promil. Mm-hmm. To jest bardzo mało spraw, gdzie też na pewno to zależy od rodzaju biura prawnego, tak? Bo jeżeli jest jeden radca prawny, jeden adwokat albo jedna osoba na aplikacji, pamiętajmy, że in-house można być w ogóle bez uprawnień. To jest w ogóle pierwsza kwestia, od której powinniśmy rozpocząć, bo ja w sądzie w ramach swoich obowiązków służbowych to chyba nie byłem 4 lata. Byłem w sądzie, ale to tam tematy inne. Mhm. Natomiast w ramach takich obowiązków stricte służbowych jako in-house nie byłem w sądzie 4 lata, więc ten zawód da się wykonywać jak najbardziej bez uprawnień. Ścieżka zdobywania uprawnień w Polsce jest bardzo trudna. Ja współpracuję z tym członkiem takiej międzynarodowej organizacji. Jestem członkiem zarządu International Academy of Dispute Resolution. I ona gromadzi prawników z bardzo wielu krajów. I jak rozmawiamy i mówię o edukacji w Polsce prawnika i ścieżce do zdobycia uprawnień, to rzekłbym, że jest to wybitnie trudna ścieżka mm-hmm. w Polsce. Wieloletnia i obarczona mnóstwem przeszkód. To prawda. Tak z twojej wypowiedzi trochę nam się medycznie zrobi, ale prawnik in-house trochę taki lepiej zapobiegać niż leczyć. Czyli jakby chcecie po prostu zwyczajnie ustrzec tego swojego klienta przed popełnieniem błędu, żebyście potem nie musieli tego błędu odkręcać. To jest mniej kosztowne, to jest dużo mniej czasochłonne. Ja bardzo często, jak procedujemy kontrakty, jak negocjujemy umowy, i te umowy bardzo często regulują współpracę na lata po prostu. Mhm. One są aneksowane, ale to jest gdzieś taki wyłom, żeby tą współpracę uregulować. To podczas negocjacji też mówię, że mam nadzieję i życzę Państwu, żeby nikt do tej umowy nigdy nie sięgnął. Żeby ta umowa po prostu została zamknięta w szufladzie i nie trzeba było w jakikolwiek sposób do tej umowy sięgać. Ale to też jest ciekawostka, że dobra umowa, teraz zmieniamy trochę sposób myślenia o umowie. Bo tak, umowa musi regulować kompleksowo, musi być na złe czasy. Pewnie od pierwszego roku studiów to wiemy, albo drugiego, że ta umowa jest na złe czasy, tak? Na wojnę się pisze umowy. I to jest wszystko okej, to jest prawda, ale często też umowa pełni jakąś rolę instrukcji
dla jakiegoś projektu, pełni rolę takiego harmonogramu projektu. I jeżeli umowa jest w prosty sposób i taki ludzki, gdzieś tam draftowana, spisywana, to ona może być przydatna, jako taki też dla procesu kierunkowskaz. Ale tak, zdecydowanie to jest im wcześniej, lepiej zapobiegać niż leczyć, to jest przyjemniejsze dla wszystkich stron. I no ja się specjalizuję chyba w dealmakingu obecnie. Lubię bardzo dispute, o, przepraszam za jakieś tam językowe nadużycia i tłumaczenia, to może wyjaśnię bardzo szybko, ale dispute resolution, czyli rozwiązywanie konfliktów. Moją specjalizacją jest też metody rozwiązywania konfliktu i takie formy komunikacji pozasądowej jako radca prawny. To jest też coś, co nie kojarzy się z byciem radcą prawnym, ani z byciem adwokatem, prawda? No bo ja tak naprawdę zbudowałem gdzieś swoją karierę, obecnie próbuję budować na pomaganiu ludziom poza sądem. Czyli właściwie, bo to jest już od początku, od kiedy zaczęłaś odpowiedzieć na to pytanie, to mi w głowie pojawia się jeszcze jedno. To znaczy, ty jako prawnik in-house tak naprawdę potrzebujesz dużo więcej kompetencji niż tylko orientowanie się w tym, co się dzieje w prawie. Bo to jest zdecydowanie jeszcze za mało, żeby cokolwiek właściwie zdziałać na rynku. I teraz mówisz o rozwiązywaniu konfliktów czy sporów poza falą sądową. Mhm. I to jest jedna z tych kompetencji. Tak. Znaczy ja gdzieś tam w swoim warsztacie próbowałem trochę go rozwijać. Szkoliłem się tak naprawdę z komunikacji. Uważam, że to jest świetna kompetencja dla prawnika in-house'a. Dla w ogóle osoby, która... Nie. Dla osoby powinienem powiedzieć kropka. To jest cudowna kompetencja formy komunikacji, ale szczególnie dla biznesu, którego interesuje krótki komunikat, precyzyjny komunikat, gdzie jest niezwykle istotne zrozumienie potrzeb klienta. Bardzo często jako prawnicy jest taki problem, że wydaje nam się, że wiemy lepiej. I jak uczymy się o efektywnej komunikacji i tak zwanym client counseling, czyli właśnie próbowanie współpracy w roli prawnika z klientem, to uczymy się o tak zwanym aktywnym słuchaniu, o zrozumieniu, jakie są jego potrzeby, jakie są jego priorytety, co on chce osiągnąć i nie przekładaniu naszej gdzieś tam kalki w tym, że ja ci powiem, co powinieneś osiągnąć, albo dobieraniu strategii, jak nam się wydaje, że jest lepiej, tylko wybieraniu tej ścieżki, która odpowiada najlepiej klienta interesom, więc komunikacja jest czymś niezwykle istotnym. Ja bardzo często negocjuję i komunikuję się z partnerami z innych krajów i też szkoliłem się gdzieś tam w komunikacji międzykulturowej. To też polecam, bardzo ciekawe warsztaty, to gdzieś drugi poziom. Ja bym nie był sobą, jakbym nie powiedział, że trzeba się nauczyć negocjować, że trzeba się nauczyć rozmawiać z ludźmi, że trzeba zrozumieć, że czasem swoje ego trzeba schować do szuflady, co w naszym zawodzie jest bardzo dla wielu osób trudne, tak? Że to nie chodzi o to, żeby wybrzmiało, że jesteśmy świetnymi pełnomocnikami, tylko chodzi o to, żeby klient miał satysfakcjonującą umowę. Nawet jeżeli ktoś myśli, że pokonał nas w negocjacjach, wiem, że w podcaście nie widać tego, że właśnie użyłem cudzysłów, ale to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie jest, jaka jest finalna treść projektu i wynik dla klienta. I to jest coś, co uczymy się w pracy z biznesem. To ma być załatwione, to ma być szybkie i to ma być precyzyjne. Jak powiem szczerze, że największą różnicą dla mnie, jak to nie jest tak, że któraś z prac jest prostsza albo któraś z prac jest... One są inne, praca in-house'a, a praca w kancelarii. Tylko bardzo często zdarzało nam się tak, że kancelaria zewnętrzna wydaje opinię na 30 stron, a my w tym samym temacie odpisujemy tak albo nie. I to jest tyle. Znaczy nikt nie przeczyta maila z 17 zastrzeżeniami. Jeżeli jest możliwość, żeby ktoś nie musiał rozumieć całej epopei na temat, jak dochodzimy do wniosku, to z tej ścieżki trzeba skorzystać i trzeba dać prosty komunikat. Oczywiście to nie znaczy, że jeżeli ktoś ma podjąć decyzję faktycznie biznesową, to że nie trzeba mu przedstawić zrozumiałej informacji na temat, jest ścieżka A, B i C, ścieżka A ma takie i takie ryzyka i konsekwencje, ścieżka B, ścieżka C odpowiednio. Natomiast no, takie zastrzeżenie, jak nas uczono, prawda, jak się tworzy opinię prawną, stan faktyczny, zastrzeżenia, te wszystkie, wydana została opinia na podstawie tych i tych dokumentów, tych i tych przedstawionych okoliczności i tak dalej, i tak dalej. No, to w tej pracy się dzieje raz na 2 lata.
raz na rok, a tak to są maile typu słuchaj, musisz zaakceptować to i to ryzyko, jeżeli jesteś z tym okej, okay, to działaj. I też upewnienie się, to jest ogromna rola radcy prawnego, upewnienie się, że decyzje biznesowe są podejmowane na odpowiednim szczeblu. I to jest część pracy, która jest bardzo niekomfortowa, czasem trudna, bo prowadzi się z kimś projekt, powstaje ryzyko prawne, które wymaga akceptacji na wyższym szczeblu w organizacji i nawet jeżeli osoba, z którą współpracujemy, którą lubimy i którą bardzo cenimy, mówi tak, okej, okay, działajmy, to dalej ty musisz wstrzymać projekt i zgodnie z gdzieś tam oceną ryzyka udać się do osoby, która ma kompetencje, żeby to ryzyko zaakceptować. No właśnie, a często jesteś hamulcowym? O Boże, wydaje mi się, że nie, tylko wiesz co, nie wiem, czy mogę ja odpowiedzieć na temat, czy jestem hamulcem. Naprawdę nie znam in-house'a, który chce wstrzymywać projekty. Bo zobacz, jak jest jakiś projekt, jak jest jakaś praca, no to im więcej tej pracy będzie z tym projektem, im wolniej on będzie szedł, to tym więcej ja mam roboty. Tylko, że to nie jest tak jak w kancelarii, że to dobrze, że mam dużo roboty, bo zabiluję więcej godzin, ergo dostanę więcej pieniędzy, tylko to jest tak, że ja staram się, żeby wybierać rozwiązania najprostsze, żeby starać się wybierać rozwiązania, które są naprawdę najlepsze dla mojego klienta. Nie mogę powiedzieć, że nigdy nie powiedziałem zrób krok wstecz i zastanów się, czy to jest dobra ścieżka, ale naprawdę się staram nie być hamulcem. I bardzo się staram walczyć z stereotypem osoby, która prawnika, który tylko mówi nie i nie i krytykuje i po prostu mówi, że tak nie może być. Wydaje mi się, że nie zdarza mi się już na tym etapie, przynajmniej w karierze, mówić nie i nie dawać alternatywy, nie dawać propozycji komunikacji, propozycji modyfikacji jakiejś. No zawsze staram się, żeby feedback, jeżeli jest szczególnie jak jest negatywny, to żeby był konstruktywny, tak? Czyli powiedzieć w taki dokładnie sposób nie możemy tego zarekomendować z tego i tego powodu, ale możecie rozważyć zrobienie tego, tego i tego i wtedy będzie okej. Okay. Cały czas komunikacja. No to jest podstawa. Nasz zawód to jest forma komunikacji, prawda? To też jest właśnie jak ktoś jest w litii, tak? W procesie. To ktoś dostaje pełnomocnictwo, ma oczywiście szczególnie przed złożeniem pierwszego pisma, na pewno dużo kontaktu z klientem, uzgodnienie stanu faktycznego, uzgodnienie strategii, no ale później ten proces się toczy. Nie wiem, czy ktoś, kto nie jest prawnikiem, może zrozumieć, nie wiem, czy prawnicy rozumieją proces polski do końca, ale jeżeli ktoś nie jest prawnikiem, to nie wiem, czy on może dobrze zrozumieć, co się dzieje w tym procesie. Bo to jest bardzo skomplikowana sprawa i ten kontakt z klientem jest raczej ograniczony do informowania o aktualnym stanie. U nas tak to nie wygląda. U nas projekty są bardzo dynamiczne. U nas jest, każdy, kto pracował w biznesie choć jeden dzień, wie, że słowem, którym można biznes zdefiniować, jest dynamiczność. Jakaś taka ciągła potrzeba dostosowywania się, bycia elastycznym, bycia otwartym. Tak. To na pewno, więc komunikacja jest, polecam rozwijanie się w tym zakresie, mi na pewno pomogło. Wiesz, mnie jeszcze zastanawia jedna rzecz. Jeżeli jesteś prawnikiem in-house, no to obsługujesz przedsiębiorstwo, które zajmuje się czymś. Tak. Budownictwem, nie wiem, czymkolwiek i działa w jakiejś branży. Czy ty jako prawnik in-house, który doradza takiemu przedsiębiorstwu, musisz się choć trochę znać na tym, co robi ta firma? Świetne to jest pytanie, ponieważ ciągle się kłócę z moimi kolegami na ten temat i nie wiem, czy mam jednoznaczne zdanie. W jakim zakresie na pewno? Znaczy, to nie jest tak, wiele osób się śmieje, że można podmienić podmiot, a umowa zostanie ta sama, tak? W części projektów na pewno, ale to też zależy. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że w ramach biura prawnego każdy ma określone specjalizacje i obszary, w których się lepiej czuje, więc niezależnie musisz znać klienta, musisz rozumieć, jaka, i to się nie ogranicza tylko tym, czym się klient zajmuje. To się rozciąga na takie rzeczy, jak na przykład, jakie są wartości w firmie, jaka jest strategia długoterminowa firmy, czy jesteś nastawiona na krótkie
projekty, które mogą przynieść potencjalnie bardzo dużo zysku? Czy jesteś, czy firma jest nastawiona jako polityka na strategię tak zwanego długotrwałego rozwoju? Czy firma implementuje jakieś, deklaruje, implementuje jakieś wartości? Mamy teraz ESG, wchodzi temat bardzo ciekawy. Więc powiedziałbym, że klienta trzeba znać strukturę, mechanizmy, polityki, akceptację ryzyk, wdrożone ścieżki. Czy trzeba znać idealnie zakres działalności? Czy człowiek chce, czy nie chce, im dłużej współpracuje z klientem, to się tej branży po prostu uczy? Ja nie powiem, żebym odróżnił oleje, jakbym na nie patrzył. Wydaje mi się, że nie. I wtedy potrzebuję wsparcia moich kolegów, którzy są w tym świetni. Ja też, jeżeli pracuję nad jakąś umową, to ja się nie boję pytać, jeżeli czegoś nie rozumiem. I wtedy ja dzwonię do kogoś i mówię, słuchaj, ja po prostu nie rozumiem. Powiedz mi bardzo prosto, czym to się różni, dlaczego to jest w ten sposób rozpisane, a nie w inny sposób. Więc jakiś zakres tej działki trzeba znać. Na pewno ktoś, kto pracuje w product compliance, czyli zgodności produktowej, będzie musiał więcej trochę, będzie musiało go to pewnie ciekawić, bo inaczej ucieknie z tego działu, mówiąc krótko. A ktoś, kto pewnie robi najem pod biura, to już, czy to jest wydawnictwo, czy to jest działalność biurowa inna, będzie miało mniejsze znaczenie, ale zawsze chyba jakieś znaczenie będzie miało. Jakieś będzie miało. Mhm. Ale jak startujesz, to niekoniecznie musisz się znać na tych olejach, prawda? To znaczy, kiedy zaczynasz pracować z danym przedsiębiorstwem, nie musisz wiedzieć do końca, czym on się zajmuje w trakcie, bo sam powiedziałeś to, że w pewnym momencie no, nauczysz się tego, co robi firma, będziesz widział. Więc rozumiem, że wtedy, kiedy startujesz, to nie jest obligatoryjny element twojej znajomości, żeby zacząć pracować jako in-house. Absolutnie nie. Zależy jeszcze też na jakim stanowisku, bo pewnie jeżeli mówimy o dyrektorze biura prawnego, to fajnie by było, żeby ten ktoś jakkolwiek branżę znał, ale nie powiedziałbym, że to jest dyskredytujące, jeżeli ktoś przechodzi do nowej działki, a był już na przykład kierował biurem prawnym i tak dalej. Natomiast powiedziałbym, że to jest ścieżka otwarta i trzeba się liczyć z tym, że kiedy się jest in-house'em, to onboarding pracowniczy trwa długo, dużo dłużej. I to jest też coś, na co trzeba być przygotowanym, że to nie jest tak, że będzie się w pełni samodzielnym pracownikiem czy członkiem biura prawnego po miesiącu. Bardzo często taki onboarding jest 6 miesięcy do roku w takiej organizacji, co jest bardzo długo, bo jak przychodzi się do kancelarii, musi się poznać charakterystykę kancelarii, standardy kancelarii, jakieś programy, w których się pracuje. To samo musimy poznać, będąc w biurze prawnym, ale musisz się też zapoznać z wszystkimi politykami klienta, które biuro prawne jako całość zna, tak? Z wszystkimi już wiążącymi dokumentacjami, z wszystkimi dokumentacjami związanymi właśnie z akceptacją ryzyka na poszczególnych szczeblach, z tym, co zostało już wypracowane wcześniej. No ja miałem tą przyjemność, że naprawdę koordynatorki u mnie, mojego zespołu są no, wybitnymi osobami, jeżeli chodzi o zarządzanie. Znaczy wprowadzanie przez nich członka zespołu do zespołu, jakieś takie wdrażanie, takie poczucie, że nie jest się zostawionym samemu sobie. Świetne, więc ja się czułem zaopiekowany. Powiedziałeś też o elementach compliance'owych, wspomniałeś o ESG i to są takie tematy, które dotykają właściwie każde przedsiębiorstwo i mówi się dużo o tym, że właściwie prawnik w przedsiębiorstwie to pełni rolę prawnika, ale pełni rolę też compliance officera bardzo często. Czy za chwilę mówiąc o ESG może być osobą, która tym ESG będzie się opiekować, spinać to w całość, czy będzie takim ESG officerem, których jest coraz więcej. To jest norma, że prawnik jest trochę taki wielozadaniowy i pełni bardzo różne role? U nas mamy, moja koleżanka zajmuje się właśnie compliance'em i możliwe, że teraz przyjmie ESG, więc jest z jednej strony członkiem biura prawnego, ale powiedziałbym, że fajnie, jeżeli compliance officer jest trochę wydzielony. W sensie jest częścią biura prawnego, jest prawnikiem, ale jednak ma jakąś tam dozę niezależności. Ze względu na charakter pracy, który wykonuje, ale to są bardzo ciekawe tematy, tego będzie moim zdaniem potrzeba uzyskania znajomości tych tematów coraz większych, no i wydaje mi się, że naturalną ścieżką jest po prawie. To trochę ten sam temat, co z RODO, chyba, że jednak bardzo wielu prawników, prawniczek przeszło na rolę JODO i tak samo chyba może się stać z compliance'em, tak się stało też z compliance'em i tak samo może się stać z ESG.
Jest jeszcze jedna taka rzecz, jeden temat, który mnie ciekawi, to znaczy odpowiedzialność i odpowiedzialność za błędy. Jak ona wygląda jako prawnika in-house? Twojej perspektywy. A mówimy o, to już jest zboczenie zawodowe, ale mówimy o odpowiedzialności zewnętrznej czy wewnątrz organizacji? Bo mówimy i o tej, i o tej. Okej. Na początku było dla mnie ważne, jak się stałem prawnikiem, żeby ktoś, żeby obiektywnie było tak, że nie można mi zarzucić, że przeze mnie był jakiś błąd. Ja się muszę do tego przyznać, tak? Czyli było dla mnie bardzo istotne, żeby jeżeli ktoś prześledzi dokładnie proces, to zobaczy, że to nie jest moja wina, mówiąc bardzo kolokwialnie. Teraz dla mnie dużo bardziej istotne jest, żeby po prostu nie było błędów. I to jest zmiana mindsetu. I z czego ona wynika? Bo oczywiście, że w naszym zawodzie potencjalny błąd jest bardzo dotkliwy. I to też jest coś, co jest trudne w naszym zawodzie, bo to nie chodzi tylko o odpowiedzialność cywilną, to nie chodzi, tylko też mamy odpowiedzialność dyscyplinarną, która w wielu przypadkach może być bardziej dotkliwa niż odpowiedzialność cywilnoprawna. Więc to są przypadki skrajne. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał doświadczyć ich. Czy nie ma ludzi nieomylnych? Jeżeli ktoś komuś się wydaje, że przepracuje całe życie jako prawnik i nie popełni żadnego błędu, to jest to samo, co z lekarzami, to jest to samo, co z każdym innym kierunkiem. Ja zacytuję po raz kolejny moją babcię. Tylko ludzie, którzy nic nie robią, się nie mylą. I tak jest. Ważne jest, jak menadżujemy, jak szybko reagujemy na nasze błędy, jak szybko jesteśmy w stanie przyznać się do błędu, jak szybko jesteśmy w stanie gdzieś tam minimalizować negatywne konsekwencje naszych błędów. Jako też prawnicy musimy zrozumieć, musimy myśleć w kategoriach, który błąd i która czynność, jakie konsekwencje negatywne może mieć. To znaczy, co przez to rozumiem? Jeżeli zczytujemy dokument i skupiamy się na tym, czy jak się przychodzi bardzo często do dużych korporacji na początku swojej ścieżki i kariery, to najważniejszą rzeczą po prostu w naszym zawodzie jest to, czy nie zostało i, a albo inna pojedyncza litera na końcu linijki i czy przecinek jest w tym samym miejscu. Są sytuacje, gdzie przecinek jest niezwykle istotny, ale w 99,9% przypadków to nie ma fundamentalnego znaczenia dla życia klienta i konsekwencji prawnych. Więc jeżeli szczytujemy dokument pod kątem interpunkcji, pod kątem formatki tego, czy nie został przypadkiem, jak się kopiowało inny styl zrobiony, no to te negatywne konsekwencje, teoretycznie to jest błąd, tak? Jeżeli mamy w polityce, że tak ma i tak wyglądać dokument, to teoretycznie jest błędem to, że został inaczej sformatowany. Jakie to ma konsekwencje? Żadne. Więc przy takich czynnościach trzeba sobie zdać sprawę, no okej, jak się tutaj coś będzie nieidealnie, no to ja po prostu mogę to zmanagować w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli natomiast draftujemy najważniejsze jakieś tam postanowienia, no to przynajmniej u nas w dziale prawnym bardzo często mi się zdarza poprosić kolegę i powiedzieć, słuchaj, ja już to czytałem 3 razy, wydaje mi się, że jest wszystko gra, proszę zerknij na to. I ktoś pyta, okej, jaki jest kontekst, jaka jest intencja? I ja wtedy mówię, nieważne, powiedz mi, co, jak ty byś zrozumiał to postanowienie, które zdraftowałem. Zajmuje to oczywiście 15 minut czyjegoś czasu, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale jeżeli to jest bardzo istotne postanowienie i wiem, że tam będą kłopoty na tym postanowieniu, no to czasem warto to zainwestować po prostu tyle czasu. Wciąż lepiej zapobiegać niż leczyć. No, ale to chyba jest kwintesencja naszego zawodu. I tak jest, nie wiem, czy nie z wszystkim, ale no tak. Wydaje mi się, że to może być motto naszego dzisiejszego odcinka. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję za dziś. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli okazję się zobaczyć i porozmawiać na jakieś tematy. Za dziś bardzo dziękuję raz jeszcze, a was zapraszam do odsłuchania kolejnych odcinków Prawo na Oko. Cześć. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.